Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Niemca. Słuchajcie, miał być jeden odcinek dzisiaj, bo tak myślałem, a zrobię jeden, macie jednego Niemca i starczy, ale stwierdziłem, że krótki był tamten odcinek, więc zrobię wam jeszcze jeden, tak żebyście mieli. A co mi tam szkodzi w sumie? Co mi tam szkodzi, tym bardziej, że Niemca nie było bardzo, ale to bardzo długo, bo nie było go, no, po szczerze powiedziawszy, Jakiś parę tygodni, kurcze nie było Niemca. No, parę tygodni, parę tygodni to spokojnie. Jak nie parę miesięcy? nie, wiem, czy nie ze dwa miesiące nie było Niemca. No to jednak jest troszeczkę Naprawdę jest troszeczkę Więc trzeba to tego troszeczkę nadrobić no Trzeba to nadrobić Tym bardziej, że mamy do nawbijania troszeczkę leveli Bo jakby nie było Mamy raptem trzeci czy tam czwarty level Więc kurczę No przydałby się troszeczkę większy to raz Dwa, że trzeba powbijać baretki Trzy, że fajnie by było pokazać wam Na przykład jakieś apteczki Ale to w przyszłości oczywiście Chciałbym wam pokazać modowanie broni u Niemca Więc jakby nie było Tutaj trzeba naprawdę dużo wbijać Naprawdę dużo wbijać ja jakoś się tym nie przerażam strasznie, no bo ja gram troszeczkę ostatnimi czasy w Heroesy, więc jakby nie było, nie mam tutaj większego problemu i oporu. A, trafiłem jakiegoś musela. Oj, zablokowałem się w drzwiach, nie wierzę. Kurde, ale dużo tam tych rusków się zrobiło teraz. To niedobrze, dobrze. To niedobrze, to niedobrze. Dużo rusków, tym bardziej, że gramy na 13, to będzie ciekawie, będzie naprawdę ciekawie. Jestem ciekaw, co tu nasi koledzy wymyślą. PPD mamy, to fajnie, cudownie, podoba mi się to bardzo, ale... Kurde, skąd ten Mozin? Tutaj się taka zadyma dzieje, że to jest po prostu hardcore. Nie da się tam zrespić. To niedobrze. To bardzo niedobrze, bardzo mi się to nie podoba. Tym bardziej, że. O, kurde, wszędzie taki kawał. Raz, dwa, trzy, cztery stewardy na, B4, na B3. Oho! Oho! To będzie ciekawie, naprawdę będzie ciekawie. Trzeba kupić, kupić kubel wagena. To mówię wprost, trzeba kupić kubel wagena, bo jak tak patrzę na to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu tragedia. Wszędzie trzeba biec. Jeszcze takie kawały pokonywać, żeby to był kawałek, chociaż to par 6, nie? Żeby to było te 50 metrów, a to jest 300 metrów. 300 metrów to już jest jednak ten kawałek. Bierzemy w takim razie cywilną ciężarówkę i jazda. Irytuje mnie troszeczkę to, że jak wsiadacie do ciężarówki, to ona odjeżdża, zatrzymuje się i dopiero wtedy on odpala silnik jakby. To jest troszeczkę chore i no dziwne, no. Powinni to naprawić, zdecydowanie powinni to naprawić. Natomiast co ciekawe, zepsuli ciułacza. Z tego co Mimiko pisał, zepsuli ciułacza i nie da się już mieć dwóch broni. Albo nie tyle co się nie da, co po prostu jest to mało efektywne. Ze względu na to, że. Ze względu na to, że przestraciliśmy B4. Ze względu na to, że po prostu nie będziemy mieć tyle amunicji, żeby dać radę cokolwiek postrzelać z tego. No serio? No ja, ja myślę, że on się nie patrzy! Co ja robię, co ja patrzę, co ja robię, co ja patrzę. Mogę się nadadzę jeszcze zrespić, mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam serdecznie Daga. Ja pierdziul, nie no, ale jak ty tak będziesz jeździć, to ja nie wiem, kto... Ja... Mam nadzieję, że masz prawko. Bo jak nie, to... jo chyba nie, chyba, chyba jednak nie ma. Chyba jednak, słuchajcie, nie ma. Ja jestem w szoku co tutaj się dzieje w ogóle Naprawdę ciężki szok i niedowierzanie, nie wjeżdżaj na punkt Nie zabiję się, nie zabiłem się, dobra No tylko ja się nie zabiłem, ale oni mnie zabiją no Po co na ten punkt wjeżdżać, jak wiemy, że tam jest ich kurde x To po kiego grzyba tam wjeżdżać? Że to, jak chcesz popełnić samobójstwo, to naciśnij w 11 ty, ale ona się szybko respi, ledwo padła, już się zrespiła. Gdzie ona jedzie w ogóle? No pomysł genialny ci powiem, nie? Po, naprawdę pomysł genialny. Je, pojeździ sobie jeszcze ze dwa razy tak w kółko. Który ty masz level w ogóle? Koło ósmego tam jest. Ja muszę to sprawdzić w ogóle, które, które to są levele, bo ja na tych Niemcach to się tak średnio... Kurde, tam jest ten! Jedź! Ty się nie zastanawiaj, tylko jedź! Fuck my life Wysiadam Do widzenia Kurde, kto to pomyślał, że oni tam sobie z tym... Z kosmomolcem staną W życiu bym się tego nie spodziewał Swoją drogą, brałem sobie nowego piechura i zamiast zmienić mu od razu nick to zostawiłem takie domyślne nazwy, no to jest troszeczkę głupie. No ale trudno i teraz będę musiał... I teraz jak będę chciał kurde sobie zmienić nick, to będę musiał wykupić z powrotem, no to jest no, irytujące totalnie. Przepraszam bardzo, ale ktoś tam do mnie strzelał, czy mógłbyś się nim zająć kolego? Najgorsze jest to, że ja nie mam HP, nie? No, ja nie wiem nawet, gdzie tu jest jakaś najbliższa. Tu jest coś. A bo tu Kubelwagen stoi. No to fajnie. To fajnie, to mi się podoba. Tylko teraz tak, trzeba bardzo uważać, żeby się nie nadziać tutaj na kolegów rusków. A przynajmniej nie nadziać, dopóki nie wbiegniemy na punkt. Bo to też nadziać się, a nadziać to są dwie różne sprawy, nie? Dobra, wskakujemy tutaj. Dobra, zjechany mistero. Tam jest cholernik jeden, no. Wskoczyłbym tędy, ale trochę się boję. Dobrze kolego, ale kurde, jest ich tam jeszcze trochę. No, mam 51 amunicji. No! Kurde! <laughs> nie wierzę, no nie. No, no po prostu, no nie. Oni nam w ogóle E4 chyba biorą. Tak, oni sobie E4 zaraz u nas wezmą. Oj, chłopaki, dziewczyny. To trzeba grać wszędzie, a nie tylko w jednym punkcie. Hello. Kurde, dwóch ich tu jest. Dobra, jeden zjechany, jeszcze jeden. Tylko pytanie, gdzie on jest. No kurde, jakie to jest WT, jest gówniane. Nie wierzę. Ale tu mi nikt nie pomoże. Najgorsze jest właśnie to, że tu mi nikt nie pomoże. W ogóle przejazd zrobili tam. Ty, to jest ciekawe, oni tam przejazd zrobili. Przejazd, którego wcześniej nie było. Ale to jest dobre, bo na z E3 na E4 nie szło, kurde przejść. Dosłownie nie szło się przebić. Dobra, idź pierwsza. No, idź pierwsza. Patrzcie ucieknie Hops. Do widzenia. Uch, dobra, jeszcze dwóch. Co nie zmienia faktu, że ja sobie biegam w kółko. A to i tak jest gówno, bo on jest na górze. Jak nam wezmą o jeden, to będzie jeszcze gorzej. Już jest trzech ich. Super cudownie. Dalej jest ich trzech, no i jeszcze mnie sniper z daleka dziabnął Aj, jaj, I oni B4 tam. Kurde, najgorsze jest to, że oni nas zamkną, nie? Oni nas naleźcie zamkną, bo tak. O jeden mogą wziąć ruscy a o dwa mogą wziąć Amerykanie. Gdyby tu szła stawka o jeden punkt, to by było fajnie. Ale tu idzie. Kurde, dzięki, żeś mi to zakosił, nie? Ty żeś mi to zakosił, a tam czafi sobie stoi. I ja teraz jak ten głupek będę musiał czekać na Panzerfausta? Gdzie on z tym chaffiem uciekł? Dobra, Steward dostał w dupę, ale to nic nie dało. Dobra. Ghostfar padł. Co miałeś? Mozina. Kurde, no nie! Nie wierzę, no nie wierzę. Ha! Uhu. Gościu się pyta, czy jest jakiś sposób na to, żeby odnowić amunicję w czołgu? No poczekać. Tylko i wyłącznie poczekać. Co on miał za broń? PPD, dobra. Przyda się, myślę. Oddajmy kościom Amerykanom, Nie, nie wiem, czy to jest takie dobre wyjście, szczerze powiedziawszy. Cześć! Wręcz bym powiedział, że to idiotyzm jest. Co tam, chłopaki? Mogę wziąć sobie stewarda? Mogę. Tylko pytanie, czy mi się uda, bo to, że mogę, to jeszcze. wiecie, nie znaczy, że mi się uda. Dobra, chciałbym to złapać, ale kurde, to się chyba nie uda. Tym bardziej, agoni są kurde wszędzie. Ja się odwracam, żeby mi nikt z tamtej strony nie walnął, to... Wydawało mi się, że słyszę jak ktoś rzuca granatem, ale nie jestem pewien. Ale już by pewnie wybuch dawno temu. I tak się kurde kręcę, jak ten głąb w kółko. Bo w każdej chwili mogę wylecieć w powietrze. Razem z tym czołgiem, szczerze powiedziawszy. AP ma. Aj, myślałem, że HE są chociaż że tu AP tylko. Kto to tak wymyślił? Czemu gościu sobie nie kupiłeś ty HE? Byłoby śmiesznie przynajmniej. A tak muszę się męczyć teraz Pytanie czy tu w ogóle jakieś czołgi będą Bo jak będą to nie będzie ciekawie Tym bardziej jak się natnę na Chaffiego, bo tam Stewarda to mam szansę rozwalić, ale Chaffiego to będzie ciężko Chociaż APCRy mamy to nie jest tragedia Właśnie, odważyśmy stracili już Tu nie ma żadnego czołgu Jeszcze polukajmy z drugiej strony. O, cię mam. Dzień dobry. Ja w takiej pewnej sprawie, nie? Bo... Przyszedłem, żeby ci dokopać. Do widzenia, dziękuję. Dobra, jedną gwiazdeczkę na stewardzie mamy, ale... O, ho, ho, panie, już po mnie. No właśnie. No właśnie tak jak mówiłem już po mnie, nie? A było tak blisko w sumie. Tak, tak blisko, no. Kurde, 9 na 9 mam. No, staty bym powiedział. Du dupy. No ale trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. A teraz trzeba się ruszyć na O2. Żeby nam go nie przejęli. O, tutaj widać, kto ma apteczkę. Na zielono tak się świeci, gościu. To jest ciekawostka. A na czerwono by się pewnie świecił, jakby potrzebował. Czekajcie, ja sobie skoczę za niego, bo pewnie widać Nie, nie widać Nie widać, czy ma apteczkę, czy nie ma Kurde, ciekawostka Ale te apteczki to z jednej strony Fajny motyw, z drugiej strony trochę kiepski Bo taki snajper, który będzie Kampił z daleka, na przykład jakby się mógł cały czas leczyć No to powiem wam szczerze, nie, że przeciwnicy Nie mają wtedy większych szans Natomiast no właśnie, to wszystko zależy Jakby na to popatrzeć z drugiej strony, jakbyście to wy byli tym snajperem, no to byście się cieszyli. Kurde, zestrzelił mnie z dołu. No. Ja bym tych ruskich uziemił, no. Bo ci rusy są. Znaczy, wydaje mi się, że są trochę słabsi. Są trochę słabsi. To widać po ich wynikach, chociażby. Koledzy widzę z Armii Krajowej grają. Natomiast, jakby to zrobić, żeby ich uwalić tu? A żeby sam siebie nie uwalić O Jezus Maria grywciu, jak ty tak będziesz strzelał z tego gówna, to współczuję. Do widzenia. Kurde, jakiś snajper z tamtej strony chyba. Chociaż nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że sniper. Może być, że to jakiś chłopak mnie tu snajpił. Ja dałem trochę dupki Jak oni tam na tym O1? Nasi niby sobie radzą, ale. Ja wiem, czy oni sobie tak radzą, kurde, na tym O1? Szczerze powiedziawszy, chyba nie bardzo. Znaczy, ważne, żeby oni trzymali to, no. Ale jak, no, jak ja już widzę, że takie rzeczy się dzieją, to już wiem, że nie będą trzymać. No nie! No, Wester mnie zabił, no. To PPD jest tak kurwa słabe, że to się w głowie nie mieści, nie? Naprawdę, to się w głowie nie mieści. 11 na 11 Dawno nie miałem tak słabych statów, szczerze powiedziawszy. No ale jak ja cały czas gram albo Gewyrem, albo gram jakimś innym głównym. Dobra, AVS jest, to już jest lepiej. Troszeczkę lepiej. Chociaż niewiele. No ale jednak lepiej. Przydałoby się jakieś HP tutaj. Aha, to HP jest tutaj jedno niżej. I dobrze by było się do niego dorwać. No nie! No wester znowu! Przecież to był jeden strzał. Jeden jakby, strzał, jakbym dobrze trafił, i by było załatwione. Ale Lipton. Totalna lipa, nie? Jest jakiś jeden gość, na pewno gdzieś z tej strony, tam był. Tu był jakiś jeden ziomek. Bo nie wiem, czy nie zeskoczył. Nie wiem, tu mi się wydawało, że był jeden ziomek. Tu jakiś jeden nasz kolega zginął, no! Ja pierdziul, jak ty chłopie będziesz na... <śpuszczaj> Jaki lamus! Czy wy to widzieliście, co ja? Ja nie wierzę! Ja słuchajcie, nie wierzę w to, co ja widziałem! Ja nie mogłem trafić, ale to, co tamten gościu zrobił? Przeszło moje najśmielsze oczekiwania, naprawdę? On jest po jednym, kurde, gdzie on będzie ten gościu? Ohoho. jeden ziomek, robi taką zadymę, ja pierdziul! Wbiegłem idealnie mu w plecy. No nie, no nie, like a newbie 364. Wynik, nie, ja naprawdę, słuchajcie, bardzo dawno nie widziałem takiego słabego wyniku z mojej strony. Dwóch na pięć. Mhm. No nie, no ale z kurtem ja nie mam szans jak on ma AVS-a. Ja bym musiał trafić go prosto w cymbał. Za jednym strzałem, za jednym zamachem. Słabe szanse. Nasi, no muszą się postarać. No, chłopaki. Aha. No nie, no znowu, kurt. Kurt mać. Jak ja mam to teraz ogarnąć? Wystarczy, żeby Amerykanie nas tu przyszpilili i jest koniec. GG well played i te sprawy. O, zostaw mi Grisgana, super. I wlecę tam do tego kurde odwale. Bo oni nam go chyba przejmują. Nie, to jeden gościu stał, okej. Okay. Aha. Oh, oh. Kiepsko no, naprawdę słuchajcie, no kiepsko no. Gdzie z tym gawerem gównianym? Jezus Maria. Jak można tym w ogóle grać? Że ja na Niemcu sobie tym radziłem, to ja jestem w szoku. Później to ja chyba MP34 kupiłem, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem tutaj pewien. Nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że na pewno kupiłem. Dobra jest, jest ciekawie, nie? Dwóch na siedmiu Coraz lepiej Do widzenia Aha W dalszym ciągu dwóch na siedmiu Dwóch na siedmiu, a Daga oczywiście wybiega sobie Na sam środek, a bo dlaczego nie? Bo może Do widzenia? Uch. Już myślałem, że go nie zabiję. Dobra, spokojnie, Grywciu, spokojnie. Najgorsze jest to, że ja ich nie widzę, bo jak ja bym ich widział, to jeszcze par 6, nie? Dobra, 5 na 5 nas tu jest. Tylko, że jak my w tym czasie stracimy. Jak my w tym czasie stracimy o dwa, to jest pozamiatane, nie? To jest właśnie trochę kiepskie. Że nie możemy sobie pozwolić ani na stratę w te, ani we w te. No chłopie! Uważaj trochę. Tu na pewno Czołg gdzieś przejeżdżał przed chwilą. Ja go widziałem. Ale nicholery, nie wiem gdzie on pojechał. A przydałoby się go tutaj ciapnąć? O tu jest chyba. E, ja już głowę schował jest pozamiatane. Raczej nie mam najmniejszych szans go złapać, chociaż byłaby szansa jakby wystawił głowę, no. Weź, wystaw się na chwilę. No, zatrzymaj się. Zobacz, co za tobą się dzieje. Wystaw ten łeb na chwilę. Rzomek, co ty taki zestresowany jesteś? Przecież ja tylko chcę Twojej głowy. Nic poza tym. To szkoda, szkoda, że się jakimś cudem nie da ich zabić w tym środku. No bo. Eeeh. Niech trójki by mi się tu przydały. Jakieś miny, cokolwiek. Kurde, nie, 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 gryfciu, nie. Co ty odjebałeś teraz? No lepszej. <grytania> lepszej sytuacji to ja już mieć nie mogłem, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę lepszej sytuacji to ja już mieć nie mogłem, nie? Ja spieprzyłem to po całej linii. Ty a ty. Ty z tym czołgiem to ty niezły jesteś, Goguś. Ty inteligentny jesteś bardzo, Ziomek. A wiesz, że z drugiej strony tam to Czafi na ciebie czeka, nie? Że jak Czafi go dorwie, to on nie ma najmniejszych szans. Tym bardziej jak go dorwie w sytuacji, gdzie wjedzie mu w plecy. Już nawet nie chcę tego komentować wtedy. Po prostu zrobi z niego sieczkę, nie? A! Mam cię wesel. Tylko teraz po AVS muszę wbiec Nie dać się zabić To wcale nie jest też takie proste Oni nam oczywiście o dwa próbują Tyrym, O! Super, że tu żeś wjechała daga O to chodziło A! Wester, no uratowało mnie to, że wziąłem tutaj chwilę wcześniej i życie, no i <ścoughs> co ja robię tu, U -u. nie wierzę w to, co ja tutaj gram dzisiaj, nie wierzę, 19 18, no nie wierzę, no nie wierzę po prostu, nie wierzę, nie wierzę jeszcze raz nie wierzę, a w tym momencie biorą nam o 2, więc będzie ciekawie. Do widzenia? Z góry, ja myślałem, że ja go zabiłem O, w dupę misia O, w dupę misia, no nie no ja myślałem, że ja go zabiłem, no Tamten się położył, z tego strzelałem, myślałem, że go... ale O, Jezus Mario No już chyba być nie mogło. Witmari, ty za zanie... Zamiast tutaj stać, to byś się ruszył, chłopie, i zabił kogoś tam na tym O2. Nie, to będzie pozamiatane, słuchajcie. Chyba, że... O, właśnie. Chyba, że zablokuje to. No i dupa. Albo i nie, albo i nie, albo i nie. Uratowałem to dosłownie w ostatniej sekundzie, słuchajcie. Ja nie wierzę w to, co dzisiaj ja tutaj widzę. O! no i dupa, bo Daga tego nie obroni w życiu. Za słaba jest na to. No właśnie. No właśnie, słuchajcie. W takim razie, słuchajcie, widzimy się za chwilę w lobby. Ale kicha. Okej, okay, słuchajcie, także jesteśmy w lobby 1454 expa. Naprawdę spoko, naprawdę spoko, jak na taką luźną bym powiedział grę i taką grę, w której nie za bardzo nam szło. Jeżeli chodzi o tabelę wyników, wynik 679, dwa zdobycia, 24 na 24 miejsce mogło być zdecydowanie lepiej. No ale jak na Gwyra, to nie wymagam od siebie więcej. 7,500 expa, no wróć 7,500 kredytów. 7,5 tysiąca kredytów, a jeżeli. Kurde, no jeszcze 10 rzeczy mi powyświetlaj na raz, 26, no to 7,5 tysiąca na czysto to naprawdę, 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 naprawdę dobry wynik. Natomiast fajnie by było ten szturm piechoty, kurcze, wbić, bo jak wbijemy szturm piechoty, to tutaj mamy, nie? Kurzek chociażby, później jest panzer Panzerschreck, to niemało ważne, ale Gewer 34, no i na końcu Szturmgewer. Tylko z STG byśmy chcieli, no byśmy chcieli bardzo, 208 tysięcy to nie jest dużo do wbicia, to jest paręnaście tam gierek, no ale mam nadzieję, że w końcu nam się uda, natomiast no fajnie by było mieć te, możliwość wzięcia tego kubelwagena, ale tu trzeba robić kierowcę, a ja, no jak widać, nie robię, bo po co? Jeżdżę tymi pojazdami, no niezbyt długo, niezbyt dużo, więc to jest troszeczkę kiepskie, ale myślę, że nadrobimy w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!